Dzień dobry, witam was drugiego dnia w Miami. Jest 8 rano, powiem wam, że ja tu nie mogę spać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego jetlaga, przesunięcia godzin, czy o co chodzi, ale od 5 się wierciłem. Teraz jest 8 rano, Marta jeszcze śpi, ja postanowiłem wyjść, bo już nie mogę leżeć po prostu. Pogoda nas dzisiaj rozpieszczać chyba nie będzie, bo w ogóle burza była. O 5 się też obudziłem przez burzę, pioruny ogniste, siarczyste i też pewnie przez to nie mogłem spać. Idę się trochę przejść, zobaczyć, co się tutaj dzieje rano, zobaczyć, jak Miami budzi się ze snu i wstaje do życia. Na nowy dzień. Napiłbym się jakiejś kawy, może coś małego bym przekąsił. Zobaczymy, co znajdę. Wczoraj po tym, jak wróciliśmy z Little Havana, tak naprawdę poszliśmy się tylko przejść, poszliśmy na chwilę na plażę, tą Miami Beach słynną. Nawet taki sensowny ten piasek się tam wydawał. Co prawda nie są to dębki, nie jest to jurata, ale piasek spoko. Na pewno fajniejszy niż, nie wiem, w jakiejś Turcji czy Grecji. Później oczywiście zgłodnieliśmy, trafiliśmy do jakiejś włoskiej knajpy. Nazywało się to Osteria di Miami, chyba, z tego co pamiętam. Włoska knajpa, ale w menu zszokowało mnie to, że mogliście zamówić sobie pizzę pepperoni, która była z frytkami, serwowana po prostu z frytkami na górze. Wiecie, że kocham fast foody i takie klimaty, ale nie zdecydowałem się na to, wziąłem zwykłą pepperoni. Było to spoko, ale powiem wam, że to w ogóle nie miało nic wspólnego z włoską pizzą. Na mojej pepperoni było tyle sera, tak jakbym, nie wiem, w Polsce zamówił potrójny albo może i nawet poczwórny w niektórych pizzeriach ser. Oczywiście mi smakowała, tylko powiem wam, był jakiś taki dziwny, słodki posmak w niej, jakby w tym salami chyba. Bo spróbowałem od Marty innej pizzy, ona wzięła sobie z szynką i grzybami, z pieczarkami, to tam już tej słodyczy nie było. W mojej coś słodkiego czułem, chyba właśnie w tym salami coś takiego było. Tu w ogóle w jakiej knajpie się nie usiądzie, to się zostawia tak naprawdę 100 dolarów. Byliśmy na tym Ocean Drive i wypiliśmy po dwa drinki 100 dolarów. O, patrzcie, jaki busik. Typowy busik jedzie. Wszędzie jest tak, że już w rachunku macie doliczone 20% na piwku. I to nie jest tak jak w Polsce, że serwis od 6 osób czy coś takiego. Tutaj po prostu domyślnie jest 20%. Co prawda da się z tego jakoś niby wybrnąć i trzeba iść wtedy do menadżera i powiedzieć, że nie chce się tego płacić. No ale tego nie zrobiliśmy. Dobra, słuchajcie, tak chodzę i trafiłem na amerykańską żabkę, czyli 7-Eleven. Wejdziemy tam i sprawdzimy, co można przekąsić. Pan na wejściu mówi welcome to 7-Eleven. Jest taki klimacik śmiechowy. Tutaj tak jak widzicie mam wybór jakichś pączków. Pączek z dużą kawą za 2,50 dolka. Wydaje się być to sensownym dealem tak naprawdę. Proszę państwa, flaminghoty, których u nas nie ma. Słyszałem, że są w ogóle jakieś dwie wersje. U nas można kupić jakieś azjatyckie te flaminghoty, ale to są chyba te prawdziwe, amerykańskie. Na takie zakupy jeszcze będę się wybierał prawdopodobnie pod koniec wyjazdu. Specjalnie sobie zostawiłem sporo miejsca w walizce, żeby zabrać takie przysmaki. No ja uwielbiam takie rzeczy. Jak czegoś u nas nie ma, to jest taką fajną ciekawostką i też spoko komuś to po prostu później podarować. Flaminghoty babci tam, zobaczymy co zrobić. No i oczywiście napoje tutaj są olbrzymie, niesamowite to jest. Macie kolę zwykłą, kolę zero, kolę dietetyczną, Mountain Dew jakie wielkie w ogóle. Gdzieś czytałem, że Mountain Dew to jest napój, który ma najwięcej kalorii, najwięcej cukru z tych wszystkich innych popularnych. On ma tutaj 170 kalorii w porcji, czyli w 360 ml. I rzeczywiście dla porównania Fanta ma 160. No nie są to jakieś duże różnice, ale rzeczywiście chyba ma najwięcej. Dobra, kola ma 140. Można się tu nieźle taką bańką bez wątpienia zasłużyć. Takisy oczywiście też są i powiem wam, że ja to próbowałem w Polsce, to mi nie smakowało. To jest dobre. To jadłem w Polsce z jakiegoś takiego sklepu typu Candy Pop czy tych innych Kuchni Świata. Jaki ja mam rozmiar? A to jest mały, okej. Czyli to jest small. Weźmiemy sobie opcję kubańską, czyli mocną i słodką. Okej, tutaj pytają nas, czy zostawić miejsce na mleko. No zostawić. Okej. Mamy do wyboru pół na pół i mleko po prostu. Okej, czyli leci tu po... Kurwa. Weźmiemy sobie odrobinę aspartamu dla smaku. W ogóle zapomniałem o cukrze, szczerze mówiąc, odkąd są te wszystkie słodziki. Ani nie używam cukru, ani nie piję w ogóle napoi z cukrem. Tak samo z soków zrezygnowałem, szczerze mówiąc. Idę chyba jakiegoś pączka wezmę do tej kawy mocno. Biorę zwykłego, takiego z posypką cukrową chyba. Dobra, ja przez chwilę myślałem, że to jest Dunkin' Donuts, ale nie, to są po prostu donaty 7-Eleven. W drodze do kasy zauważyłem tu jeszcze bogatą ofertę, naprawdę chyba hot dogów. Tu są jakieś ciastka, stek i ser, proszę państwa. Tutaj są parówy klasycznie. Oprócz tego jakiś szaszłyk z wingsami, tutaj też jest. No i porcje pizzy, po prostu slice. Wygląda na taką grubszą, nawet bardziej taka pizzerinka chyba. No nie wygląda jakoś super zachęcająco. Dobra, zostaję przy tym, co wziąłem. Hello. Thank you. Opa.
idę się z tym gdzieś ulokować i przedstawię wam moją rozkminkę. Rozkminiłem, rozgryzłem Amerykę, jeśli chodzi o te napiwki. Już wszystko wiem. Jestem w okolicy, w zasadzie już pod samym Miami Beach tak naprawdę. Się tu ulokowałem. 3,93 dolara zapłaciłem za kawę, dużą dla mnie, no taką normalną. To jest chyba 400 ml albo nie wiem, 300 ml. U nas 400 ma duża chyba na stacji czy w Żabce, to jest największa. To jest small ogólnie tutaj. To wychodzi około 15 zł za kawę i za pączka. No to taka cena w sumie jak w Polsce chyba. Nie wiem, ile kawa w Żabce kosztuje. 9 zł teraz, pewnie coś takiego, pączek 4, 3. Ta kawa kubańska zalatuje mi tą zbożówką taką z przedszkola typową. Mi to smakuje, ja lubiłem bardzo tą kawę w przedszkolu pić. Smaczna jest, jest smaczna. Donacik raczej będzie sklepowy, no nie spodziewam się tu żadnych uniesień, ale po prostu chciałem odhaczyć jakiś zakup w 7-Eleven, czyli w Żabce amerykańskiej. Miękutki. Nie jest, mam wrażenie, przesłodzony, bo wybrałem taką najprostszą wersję tak naprawdę, tylko z posypką cukrową. Spoko, zwykły donut, taki nie wiem, jak z Lidla, właśnie jak z Żabki, tylko że w Żabce w Polsce jak zazwyczaj chcę to zjeść, a rzadko to się zdarza, no to trafiam na nieświeżego często. Ten jest świeżutki, jest miękki, jak najbardziej do zjedzenia, ale zostawia taki posmak takiego, nie wiem, prawdopodobnie to jest jakiś olej palmowy czy coś takiego, tak jak te słodycze takie słabej jakości. Czuć to, że jedzie takiego chemiurka, no ale zwykła zapchaj dziurka, bym powiedział. Miałem taką rozkminę co do tych napiwków tutaj, bo wiecie, jak na przykład jedziecie furą i włączycie sobie radio, to dosłownie co chwilę jest reklama jakiegoś fast fooda. Reklama Five Guys, reklama Chick-fil-A, co chwilę McDonald's, Burger King, to wszystko, KFC, tu jest w ogóle tego mnóstwo. Będziemy to testować w następnych filmach, no nie mogę odpuścić, nie mogę się tak naprawdę doczekać. Jara mnie to dość mocno, nie mamy w Polsce wielu rzeczy, które tu są i są bardzo popularne, więc chcę po prostu tego spróbować. Kocham tę robotę. I moja rozkminka jest taka. Oops, sorry. Luzik. Tutaj jest to tak rozwinięte i tych fast foodów jest tyle, bo naprawdę jest to na każdym rogu i wybór jest ogromny. A i tak chyba w innych Stanach jest jeszcze większy wybór. Tu na przykład nie ma tych burgerów In-N-Out na Florydzie. Chodzi mi o to, że jak ludzie mają iść do jakiejś restauracji i zjeść pizzę, która tak naprawdę nie odbiega od jakiejś pizzy, nie wiem, z Dominosa, czy nie wiem, z Pizzy Hut powiedzmy, i mają zapłacić za to 20% napiwku, w ogóle zapłacić dużo drożej za sam produkt, za samą pizzę, to dlatego pewnie wolą iść do fast fooda. Rozkminiłem całe Stany, dlatego tutaj tak dobrze działają fast foody, jest ich tyle, bo są po prostu tańsze i nie ma naliczonego od razu napiwka. Na pewno. Myślę, że to jest możliwe. Wydaje mi się, że gadam z sensem, aczkolwiek zapewne naprostujecie mnie w komentarzach. Dzisiaj znowu jedziemy na Little Havana, do tej kubańskiej dzielnicy, w której byliśmy wczoraj. Pozostały tam jeszcze do zjedzenia dwie rzeczy kultowe. W sumie tam jedna rzecz, ale jeszcze w dzielnicy, która nazywa się Wynwood, jest coś fajnego. Coś, co każdy poleca i coś, co podobno trzeba zjeść będąc tu i coś, co podobno jest muela. Dziwnie się samemu nagrywa, bo nie ma do kogo powiedzieć, czy wie o co chodzi, zapytać o to. Biegałby człowiek, widzimy się niebawem. Tak, tak, musiałem po to wrócić. Dobra, pokażę wam jeszcze to Miami Beach, żeby nie było, że nie byliście i nie widzieliście. Tutaj jest taki pas, w którym piasek jest bardzo twardy. I tutaj jak byliśmy wczoraj, to tu normalnie jeżdżą samochody, nawet teraz jedzie policja, jeżdżą kłady. A kawałek dalej piasek jest miękki i taki normalny, jak na plaży. Ciekawie to rozkminili po to, żeby się tutaj móc przemieszczać. W ogóle na plaży teoretycznie nie można pić. Nie ma tu żadnego baru, to mnie zdziwiło. Jedynie są te budki hotelowe, żeby sobie wynająć jakiś leżak albo takie większe łóżko. Plaże chyba przejęły po prostu hotele. I've got a feather on my arm. Miami Beach, słuchajcie, jak mi ktoś powiedział półtora roku temu, że będę sobie siedział na plaży w Miami, to bym mu powiedział, że jest chyba jebnięty. Cieszę się bardzo z tego, jak to wszystko teraz wygląda, doceniam to i powiem wam, że to jest taki przekaz dla was. Nie miałem żadnych perspektyw dwa lata temu, półtora roku temu. Siedziałem w drewnianej budzie, sprzedawałem bułki, liczyłem każdy grosz i czekałem tylko do 18, jaki będzie utarg, czy mogę na jutro zamówić więcej ciasta, czy nie. Przekaz do was polega na tym, że wystarczy czasami miesiąc, czasami rok, żeby naprawdę wszystko się zmieniło diametralnie. Wystarczy tylko w coś uwierzyć i działać, po prostu działać. Mistrzostwo świata i cieszę się, że mamy tak wielką społeczność, to jest niesamowite i to nie jest z przypadku. Wiem, że to są tylko kebaby, że to jest gadanie ciągle o jedzeniu i tak dalej, ale myślę, że za tym idzie trochę coś więcej i społeczność, którą tworzymy wokół tego kanału jest... Czuję, że to jest coś więcej, to jest świetne. Jak to zderzenie z tą popularnością w Polsce, co chwilę w zasadzie ktoś podchodzi do mnie czy do Wojka na ulicy, co chwilę są foty, jakieś gadanie, jakieś rozmowy, gadki, jest to świetne. Kurwa, nie dowierzam po prostu czasami. Zeskoczę stąd? Nie zeskoczę, bo się połamie, bo k***a jem kebaby tylko i nic innego. Gadam sobie do was i patrzcie, gdzie wy siedzicie w ogóle. Gdzieście wleźli? Gdzieście wleźli tam? Navego de puerto en puerto con la cumbia.
Dojechaliśmy właśnie do Wynwood, czyli to jest ta dzielnica artystyczna i rzeczywiście już wjeżdżając tutaj widać mnóstwo kolorowych murali. No kurwa, to wygląda jak GTA. Chyba nigdy nie byłem w bardziej klimatycznym miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jest świetnie, po prostu jest świetnie. Wszędzie jest graffiti, wszędzie są te murale. I nie są to jakieś bohomazy, wiecie, tylko normalnie murale. Przyjechaliśmy tutaj zjeść tacosy, sławne, w zasadzie rozsławione chyba na całe Miami, to na pewno. Nie wiem, czy też nie na Florydzie mówi się, że to są najlepsze tacosy tutaj. Coyo Taco, tak się nazywa miejscówka. Idziemy na razie na jakiś spacer, trochę pochodzić, porobimy jakieś fotki, bo to miejsce się otwiera dopiero za godzinę, jest 10 rano. Klimacik uważam tutaj nie do podrobienia. Czekamy nadal, aż otworzą to Coyo Taco. Będziemy jeść. Wjeżdża macza w poczekaniu na prawdziwe żarcie. Mówiłem wam, że będziemy dzisiaj wracać na tą dzielnicę Little Havana i rzeczywiście tak będzie. Najpierw jemy tacosy, a później wracamy tam na prawdziwą kubańską kanapkę. Też taką najbardziej polecaną, najbardziej popularną, najbardziej autentyczną, nazwijmy to. Nie ma. Dobra, wchodzę zamówić, trochę czekaliśmy na miejsce. Mały lokalik, na zewnątrz dosłownie cztery stoliki. Trzeba było poczekać chwilę. Hay una luz, revela tu silueta, que puedo hacer? Zamówiłem dwa rodzaje tacosów, zamówiłem burrito i zamówiłem nachosy z guacamole. Także będzie wyżerka i z tego co widzę, dzisiaj jest promocja, że macie trzy tacosy w cenie dwóch. Nie wiem, czy pani mi tę promocję naliczyła, się okaże jak przyjdzie nasze zamówienie. Przyszło nasze zamówienie, już widzę, że na promocję się nie załapaliśmy. Ja tą naklejkę zauważyłem dopiero jak już zamówiłem, więc może trzeba powiedzieć, że się chce skorzystać z promocji. Zamówiłem tacosy al pastor, czyli mamy tutaj marynowaną wieprzowinę, grillowanego ananasa, cebulkę, cotija, czyli taki ser meksykański, chipotle i kolendrę. Kolejna dwójka to jest Coyo al carbon, czyli tacosy z kurczakiem, z kolendrą, pico de gallo i salsa fresca. No pewnie. Przepraszam, zgadzam. Ale oglądam, obserwuję. Jest, jest to, że oglądaliśmy przed 3 godzinami film. Wzięliśmy jeszcze nachosy z guacamole i tutaj czeka jeszcze burrito wołowe. Jeśli chodzi o cenę tacosów, to jedne i drugie kosztowały 9 dolarów. Trochę słabo z tą promocją, że się nie załapaliśmy, ale jesteśmy gapy, po prostu zwyczajni turyści. Te tacosy są podobno tutaj ręcznie zwijane, no i rzeczywiście pani to robiła sama. Wjeżdżamy. Bardzo mało tutaj jest, albo w zasadzie chyba w ogóle nie ma sosu w tym tacosie z kurczakiem, ale mięsko jest soczyste, nie zasusza. Ten pomidorek tutaj, ta salsa freska powoduje to, że jest coś wilgotnego, no jest to bardzo dobre. Ogólnie nie są to chrupiące tacosy, te tortille kukurydziane tutaj są miękkie. Pierwszego dnia, pierwszego wieczoru w Miami poszliśmy do jakiejś knajpy takiej, nazwijmy to, bardziej masowej. Jedliśmy tacosy, to były tak twarde, że aż stare i takie tłuste. Te są bardzo dobre, ja bardziej tutaj jestem ciekaw burrito, szczerze mówiąc, bo tacosy to nie jest jakieś moje ulubione danie. Nie jest to mój ulubiony wybór, ale są smaczne jak najbardziej i bym sobie to chyba zamoczył w tym guacamole jeszcze go. O, na końcu dopiero w ostatnim kęsie poczułem ser. Tak to mało go było niestety. Teraz wjeżdżam w wieprzowinę. Ciekaw jestem tego ananasa bardzo. Lepsze od kurczaka, bo mięsko jest bardziej tłuste. Fajniej to smakuje, lepiej to wchodzi. Nie czuć tu w ogóle czegoś takiego, jakbyście jedli fast fooda. Bardziej takie domowe, naturalne jedzenie. Nie ma tutaj przesady z sosami. Jest to wszystko takie naturalne, proste, ale bardzo dobrze doprawione. No i świeżutkie. Bardzo smaczne tacosy, po prostu. Domowe nachosy, domowe guacamole. Zazwyczaj nachosy to wolę jest z jakimś takim dipem serowym albo salsą. W ogóle tak naprawdę nie przepadam za awokado, ale tutaj jest to tak kremowe. Bardzo dobre. Dużo tego guacamole w ogóle tu jest. Ile to kosztuje? 9,50 dolara kosztuje taka micha guacamole i nachosy. To jest sosik prawdopodobnie do burrito. Nie wiem, co to jest za sos. Taki trochę pomidorowy, ale bardzo tłusty i rzadki. Myślałem, że to jest coś ostrego, ale nie. Kurde, jak nigdy bym nie zamówił ogólnie takiego czegoś, że nachosy z guacamole, ale to je się z przyjemnością. Kurde, nie wiem, czy bardziej mi to guacamole i nachosy nie smakują od tych tacosów. Jakby spodziewałem się trochę czegoś więcej od nich. Myślałem, że to będzie jakiś wybuch, eksplozja smaku. A były po prostu dobre. No też za dużo tacosów w życiu nie zjadłem, więc ciężko mi je do czegoś porównywać. Tym bardziej nie powiem, czy to są najlepsze tutaj, bo nie mam pojęcia. Ale zdecydowanie wydaje mi się tutaj obowiązkiem zamówić tą michę. Guacamole i nachosy. Pycha.
Dobra, burrito. Bardzo ciężkie, solidne zawiniątko. Konkretna porcja. Mamy tutaj wołowinę, oczywiście ryż z fasolą, pico de gallo i śmietanę. No i jakiś sosik dostaliśmy. No jak na razie to większość ryżu. Idźmy dalej. Jest to smaczne, ale mało mięsa. Jak na razie to jest sam ryż z tortillą tak naprawdę i pomidorem i śmietaną. Jak już się trafi na to mięso, no to jest okej. Okay. Jest to czyste, nie zasusza. Nie jest jakoś mocno przyprawione. Nie ma jakiegoś takiego charakteru mocnego tutaj. Może w tym sosie to zanurzę, nie wiem. Czegoś mi tu brakuje. Brakuje mi jakiegoś charakteru, jakiegoś, kurde, nie wiem, pazura, bo takie sobie, trochę jałóweczka. Wiem, że w Warszawie otworzyło się nowe miejsce. Nazywa się to chyba Senior Lukas i wszyscy bardzo chwalą jedzenie z tego lokalu. Ja tam jeszcze nie byłem niestety. Do tej pory takim moim ulubionym lokalem na burrito w Warszawie było Rico i chyba nadal jest Rico. Powiem wam, że no nie ma w tym tego czegoś jakby, brakuje mi tu czegoś. Brakuje mi jakiegoś fajnego sosu, bo to co mam tutaj jest takie sobie. Po tych wszystkich opiniach i legendach, że to jest najlepsze jedzenie tutaj meksykańskie, no to myślałem, że będzie dużo lepiej. Tacosy są ok, może jeszcze innych bym popróbował, to jakiś swój ulubiony bym wybrał, ale chyba moje serce skradły tutaj te nachosy z guacamole, za którym do końca, do dzisiaj, do teraz nie przepadałem. Kurde. Nie wiem, zapiekanka ze skawiny mnie bardziej uniosła niż to. Przepyszna jest ta zapiekanka. No i tu na końcu, ty widzę, że się dobrałaś do mięsa. Ja miałem mało. No jak już tego mięsa złapiemy fajną warstwę, to jest naprawdę smaczne, ale wcześniej ta pierwsza jedna, nie wiem, trzecia to sam ryż. Czegoś mi brakuje, jakiegoś fajnego sosu tutaj. Ogólnie myślę, że tak za całokształt dałbym na spokojnie 8 na 10. Oczekiwałem 11 na 10, po prostu. Za wszystko, co tutaj widzieliście, zapłaciłem $52. Jeśli wierzyć temu, co mówią ludzie, no to rzeczywiście, to były najlepsze tacosy w Miami. Może i tak jest, nie wiem, bo wszystkich nie zjedliśmy. W zasadzie zjedliśmy tylko te, dla jasności. Były bardzo dobre, ale nie było tego, czegoś zabrakło, no. Kupuję sobie taką pamiątkę. Buciki z McDonalda. Marta mówi, że są tragiczne, ale ja w nie wierzę. Tak jak mówiłem, wróciliśmy właśnie na Little Havana, ponieważ to tutaj podobno zjemy najlepsze kubańskie kanapki. Jestem już pod lokalem i chyba rzeczywiście coś w tych kanapkach musi być. Nie wiem, czy to widzicie. Kolejka jest po prostu olbrzymia. Okay, maybe this classic Cubano sandwich. With pork, ham... Pork, ham, pickles, sweet cheese and mustard. Nice. What is your name? Simon. Hi, thank you. Dobra, kanapka zamówiona, pani chciała ode mnie numer telefonu, ale powiedziałem, że to polski numer, więc zmieniła taktykę i chciała moje imię. Czyli czekamy po prostu, aż wywołają mnie po imieniu. Powiem wam, że jest tak duszno dzisiaj i nie wiem, o co tu chodzi, czy to jest ten jetlag cały czas, czy nie, ale jestem masakrycznie zmęczony cały dzień. Nawet nie patrzyłem w menu, szczerze mówiąc, zamówiłem po prostu klasyczną kubańską kanapkę. Zobaczymy, co to będzie, wiem, co powinno w niej być i tyle. Jak to smakuje? Zaraz sprawdzimy. Ta wydawałoby się zwyczajna kanapka ma za sobą ponad 100-letnią historię. Stworzono ją na przełomie XIX i XX wieku dla kubańskich robotników pracujących na Florydzie. Do dziś nie jest jasne, kto i gdzie przygotował po raz pierwszy sandwich Cubano. To, co jest pewne, to że wieści o nim szybko rozeszły się również do innych krajów. Nic więc dziwnego, że w wielu miastach takich jak Nowy Jork, Chicago czy New Jersey nadal można odnaleźć różne odmiany tej kanapki, które w mniejszy lub większy sposób nawiązują do oryginalnej wersji. To można przeczytać w necie, jeśli będziecie szukać historii kubańskiej kanapki. Ja przyznam szczerze, że nigdy kubańskiej kanapki nie jadłem. Będzie to mój pierwszy raz. Wydaje mi się, że trafiłem do odpowiedniego miejsca. Ta kolejka wydaje mi się, że mówi sama za siebie. Tak jak widzieliście, jak płaciłem, pani wyciągnęła ten tablecik do płacenia, ten terminal w zasadzie. I było tam, czy chcę dać napiwek i już tak po prostu odruchowo kliknąłem, że chcę. Dałem chyba 15%. Wszędzie na każdym kroku te napiwki są tutaj wciskane. Jest to trochę dziwne i troszeczkę nawet niezręczne, bym powiedział. Tak samo było w tym Versailles wczoraj. Płacimy kartą, pani odwraca tablet i tak naprawdę pyta nas, czy dajemy jej napiwek, czy nie. No i wiecie, no trochę głupio po prostu nie dać, jak ktoś podsuwa ci to pod nos. Dajesz napiwek, dajesz, czy nie dajesz? Może i nie głupio nie dać, nie wiem, jak podchodzą do tego Amerykanie. Mi jest tak trochę niezręcznie i kliknę tam ten procencik. Jestem też na wakacjach, nie liczę każdego grosza, więc chciałbym się fajnie tutaj dobrze zachować. Thank
Dziury masz? Mamy to. Dobra, słuchajcie, przyczepiłem sobie kamerę do drzewa. Starzy widzowie, którzy jeszcze pamiętają postać taką jak kolorowy vlog, mogą mieć teraz chwilę nostalgii, chociaż ta kamera powinna być jeszcze wyżej. I bardziej jeszcze szeroko, taki fisheye. 13,50, taka kanapeczka kubańska. No 20-25 minut na nią czekałem. Dały się w tym drzewie ujebałem. Sprawdźmy, co to w ogóle jest. Kubano się to nazywa. Okej, dużo sera. To mi się podoba. Tak się prezentuje ta kanapeczka. Widać, że jest sporo sera. Nie wiem, czy wy to widzicie. Mam nadzieję. Uuu, fajnie się tutaj ciągnie. Podoba mi się to, że jest podzielona na pół, więc od razu połówkę dam Marcie za chwilę. No wygląda ładnie w przekroju. Tak jak wam mówiłem, tutaj mamy tą wieprzowinę, mamy szynkę, mamy ogórka, ser szwajcarski, chyba musztardę. Kubańskie pieczywo, jest to tostowane. Pachnie masłem, zapowiada się nieźle. Martwię się tylko o tego ogórka, czy on nie będzie skapceniały. No i tak, pierwszy gryz, powiem wam, że jest to bardzo soczyste. Ta szynka i mięcho, mimo że tego warstwa jest naprawdę gruba, nie jest tak, że odpycha. Ja na przykład jak robię sobie kanapki, to nie daję jakoś dużo szynki. Nie lubię mieć grubej warstwy wędliny w kanapce, ale tutaj w ogóle mi to nie przeszkadza. Jest to soczyste, mimo że nie ma tu żadnego sosu tak naprawdę. Jest tylko dużo masła, ten ser i musztarda. Jest to bardzo dobre. I bardzo tłuste. Podoba mi się to, ogólnie tych kanapek w menu jest duży wybór. To jest taka podstawowa, tradycyjna w sumie, nie podstawowa. No ale smakuje to super. Dosyć drogie, no bo 13,50, nie oszukujmy się, ta kanapka nie jest jakaś duża. To jest bardziej taki tościk, bym powiedział. No ale kurde, odwdzięcza się za tą cenę naprawdę smakiem. Bardzo przyjemny tościk w sumie. Jeśli ogląda to jakiś Kubańczyk, no to pewnie będzie zły, że nazywam to tost. No, naprawdę bardzo, bardzo mi to smakuje i w sumie z tych wszystkich rzeczy, z tych wszystkich miejsc, które trzeba odwiedzić i tam zjeść w Miami, czyli ta frita wczoraj, te najlepsze lody, a no i to Versailles, koyo taco, które jedliśmy dzisiaj. Szczerze, z tych wszystkich rzeczy poszedłbym sobie tutaj zjeść tą kanapkę, a może następnym razem po prostu inną jakąś kompozycję wybrał i do Versailles koniecznie na kawkę i słodkie ciastko to z tą głową, bo przepychota. Ta frita raczej mi w pamięci na długo nie zostanie. Było to spoko, tam za to miejsce nadrabiało klimatem, bo bardzo klimatyczne, fajnie to wyglądało, ci ludzie też byli bardzo uśmiechnięci, tacy serdeczni, no ale jednak ta kanapka tam nie powaliła, bez kitu, to jest chyba najlepsze z tych wszystkich rzeczy, plus oczywiście te słodycze z Versailles, niezłe. Naprawdę dobra kanapka. Słuchajcie, odwiedziliśmy 5 miejsc, do których podobno trzeba pójść i tam zjeść będąc w Miami. W następnych odcinkach robimy to po mojemu. Pa! A, dobra, w ogóle na torebce jest napisane, że to jest najlepsza kubańska kanapka na świecie. Ciekawe. Tego nie mogę potwierdzić, ale naprawdę bardzo smaczna. Thank you very much for watching. Please subscribe.